miejskim w Brwinowie powstaje wiele atrakcji dla mieszkańców. W ostatnim czasie została wybudowana tężnia solankowa, której uruchomienie planowane jest na wiosnę. Teraz została oddana do użytku nowa inwestycja. To strefa workout. Jakie urządzenia tutaj mamy na terenie? To są urządzenia, które zostały zaproponowane przez naszych mieszkańców, te osoby, które ćwiczą. I na specjalne nasze zamówienie firma Buglo wykonała te elementy. Czy to są rury, po których można się wspinać, podciągać. Jak widzimy, ten element taki jeden wysoki, nawet wejść bardzo, no to pewnie będzie ze 4 prawie metry, może 3,5 metra. Także to są elementy do ćwiczeń tak naprawdę siłowych. Czy jeszcze tego typu inwestycje gdzieś się pojawią w Brwinowie? Zobaczymy, jak będzie to wszystko użytkowane, ale chcielibyśmy kiedyś w przyszłości spróbować przy naszych świetlicach wiejskich, bo to są dobre miejsca, czy ewentualnie przy placach zabaw. Strefa workout zlokalizowana jest między stawem a torami PKP. Koszt tej inwestycji to 180 tysięcy złotych, z czego 75 tysięcy pokryła dotacja w ramach programu Mazowsze dla Sportu 2023.